Cześć wszystkim, środa, czyli dzień mechaniki pojazdowej. Wymiana płynu hamulcowego, o jakże dawno nieruszany temat i myślę, że samodzielna wymiana płynu hamulcowego to jest taki kolejny level, który możecie osiągnąć w mechanice pojazdowej, przydomowej i wcale nie jest trudne, ale może się też źle skończyć, o czym zaraz Wam powiemy, więc dzisiejszy odcinek będzie tylko i wyłącznie na temat wymiany płynu hamulcowego, natomiast późniejsze odcinki będą na temat rzeczy, które mogą się stać po drodze, bo układ hamulcowy jest prosty. Jego pojemność nie jest duża, bo to jest kilkaset mililitrów, tam do litra ileś. Jest to układ, w którym nic nie krąży. Jest to układ hydrauliczny, czyli na zasadzie ciśnienia. Oczywiście bardzo prosto, ponieważ mamy zbiorniczek wyrównawczy, zaraz potem mamy pompę, mamy jeszcze ABS i to wszystko gdzieś tam idzie nam do hamulców. Co się może stać takiego i co możesz się liczyć z tym, że cię spotka? Na pewno to, że na przykład urwie się odpowietrznik albo coś złego się stanie i na to trzeba zrobić zupełnie jeden duży, osobny odcinek jako kompendium wiedzy. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie po drodze dobrze, no to zaoszczędzisz na pewno parę stówek. Co ile wymienia się płyn hamulcowy? No mówi się, że co 2 lata w zależności od producenta płynów lub co 40-50 tysięcy kilometrów. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie znany już w jednym vlogu samochód. Już nie jest taki czysty jak w tamtym vlogu. Patryk, nie wiem jak to zrobiłeś. Na nim myliśmy silnik. Czy możemy zrobić to sami? No właśnie chcę to pokazać dzisiaj Wam, jak zrobić taką wymianę płynu samemu, ale do tego potrzeba na kilka narzędzi. Kiedyś pokazywałem Wam taki zestaw, który możecie zrobić sami, czyli zestaw z zaworem zwrotnym, a tutaj mamy troszeczkę bardziej pro wersję, czyli wersja narzędzia podciśnieniowego, ciśnieniowego, w zależności jak sobie ustawimy to. Co nam to daje? Jeżeli połączymy to z takim zbiorniczkiem, jeżeli damy do tego podciśnienie, widzicie? Czyli oczami wyobraźni, jedna strona na nasz gan, o. Druga strona na nasz zacisk i odpowietrznik w zacisku, co spowoduje, że możemy sobie, czekajcie, zatkam, zapinamy, zatykamy, zobaczcie, o. I tym sposobem, na czym nam najbardziej zależy w odpowietrzaniu i wymianie płynu w układzie hamulcowym, żeby się nie zapowietrzył, żeby nam się nie cofnęło gdzieś bąbelek powietrza, bo potem będzie naprawdę trzeba moja, twoja, tak to możemy spróbować zrobić to samemu. I potrzebna nam do tego jeszcze jest, są potrzebne i zestaw kluczy do przewodów hamulcowych. To nie wymagano oczywiście przy wymianie płynu, bo tutaj odpowietrznik, a przewód to jest co innego, ale już by nam się przydał do przyszłościowej pracy. No i jakby się okazało, że jednak coś trzeba odkręcić, to też taki zestaw kluczy minimum, jaki masz w samochodzie, 2-3 powinien gdzieś tam wisieć, a to jest naprawdę groszowa sprawa. Natomiast link do całego takiego zestawu, bo to jest 100 parę złotych i taki zestaw nam posłuży w przyszłości też do różnych rzeczy, więc nie tylko do hamulców, chociażby sprawdzaniem, jak nam turbina ładuje do otwierania, zamykania sztangi. Tutaj mam wszelkiego rodzaju zaślepki, więc taki zestaw już gdzieś tam bazowo może nam się przydać, a sznurki do niego będą jak zawsze na końcu w opisie filmu. No i co, zaczynajmy. Seat Leon 1.9 TDI, pompa wtrysk, jeżeli się nie mylę. Płyn niewymieniany, nie wiem kiedy. I nie wiadomo, co się dzieje z zaciskami. I to jest najciekawsze. Słuchajcie, no i oczywiście zaś przy każdej czynności będą dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, żeby zalać ten zbiorniczek wyrównawczy, znaczy zbiorniczek płynu hamulcowego, może nie wyrównawczy, żeby zbiorniczek zalać do fulla i wtedy udać się do najdalszego punktu od tego zbiorniczka i zacząć odpompowywanie. Druga szkoła mówi, że można wypompować ile się da stąd tego całego płynu i już zalać nowy, żeby nie przepompowywać całości. I tu już kto jak sobie wybierze i tak dalej. Natomiast zawsze zaczynamy i mówiliśmy, że zawsze zaczynamy od najdalszego koła, czyli w tym przypadku, w każdym europejskim przypadku, w większości, w 99,9%, kiedy kierownica jest po tej stronie, będziemy zaczynali naprzeciw najdalej tylne koło. I tyle. No, tak to wygląda. Dobra, zaczynajmy. Elegancki płyn. Zobaczcie, direkt tam się suwa. Dobra, słuchajcie, my idziemy tą opcją z odpompowaniem, natomiast tak, Łukasz fajnie tutaj zwraca uwagę, że zobacz, jaki tu syf wychodzi. A jaki płyn hamulcowy? No, z reguły w 90% przypadków też można na zbiorniczku, na przykład tak jak tutaj jest napisane DOT 4. O, no, tak to wygląda. Panie, no i dobra.
Dobra, Łukasz dolał, a ja w tym czasie poszedłem po słoiczek, żeby ten płyn zlewać w słoik. No ale widzicie, tego syfu nie chcemy, takiego syfu gdzieś tam w pompie, ABS-u i tak dalej, no bo tego musimy uniknąć, więc odtessaliśmy i dolaliśmy. No i teraz włazimy pod auto, natomiast, no nie. Patryk, kiedy tu był płyn zmieniany? Nigdy. Kiedy to był płyn zmieniany? No. Pamiętajcie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, żeby takie rzeczy robić w rękawiczkach, dlatego że no, płyn jest substancją, która nie powinna mieć za bardzo styczności ze skórą i nie będzie to korzystne dla naszej skóry. Najważniejszy parametr. No, pokaż. No jeszcze się łapie. 2%. 2%. 2% wilgoci, ale to na razie sprawdziliśmy ten w zbiorniczku, zaraz sprawdzimy ten z... Powinno być podobne. Takie urządzenie też możecie mieć, ale niekoniecznie. Dobra, zobaczcie i teraz... Tu powinniście się modlić, żeby nic się nie stało. Oczyścić ten cały piach, oczyścić ten cały syf. No i wtedy dopiero nałożymy nasz wężyk na to i spróbujemy to wszystko odciągnąć. Dobra, słuchajcie, zanim cokolwiek zrobiliśmy, to tutaj misja się nie powiodła i od razu wymieniliśmy odpowietrznik, bo ten, jakby to powiedzieć, już się do niczego nie nadawał. Aczkolwiek dobrze, że się uratowało, bo inaczej trzeba było ściągać wszystko, gwintować, wymieniać. Dlatego powiedziałem, że na ten temat będzie osobny odcinek. Więc teraz całą procedurę odpompowywania trzeba rozpocząć. A słuchajcie, no w zacisku było coś dziwnego i tak trzeba było pomóc podpompować, więc to w ogóle nie tak, bo nam się nie chciało nawet uszczelnić na tym odpowietrzniku. Ale to się nazywa... O! Zoba. Patera. Sprawdzę jeszcze tutaj samą tą końcówkę. Nie, nie jest źle. W całości będzie... O, w całości już ma lepiej. Nie jest najgorzej. Ale nie, no jest, powiem wam... No wymagał wymiany, nie? Ewidentnie coś tu jest nie tak. Dobra, i teraz lecimy. Następne koło. Za każdym razem, żeby pamiętać od najdalszego, najbliższego, za każdym razem, żeby pamiętać po prostu, żeby odkręcone kiedy jest, żeby było podciśnienie, żeby nam nie zaciągnęło gdzieś się powietrze. No bo powietrze w zacisku spowoduje to, że ten joystick, który wciska, będzie po prostu dziwnie się zachowywał. Też przy każdym kole zawsze pamiętaj, żeby sprawdzić, ile masz tutaj w zbiorniczku tego płynu, żeby się nie okazało, że nagle będzie zero, nie? Dobra, słuchajcie, ostatnie koło, kłęło, jak się na Kaszubach mawia. Widzicie, pięknie się robi podciśnienie. Wywala nam cały płyn. Gdyby nie nagrania, to tak naprawdę może robić jedna osoba, ale żeby Stasiowi się zgadzało w nagraniach, to wszystko musi być ładnie. Oczywiście też możecie jako jedna osoba mieć wężyk z zaworem zwrotnym do buteleczki jakiejś podłączony i też będzie spoko, wtedy wchodzisz i nogą pompujesz i też ci się nie cofnie. Nie? Dobra, słuchajcie, całość powiedzmy, że w normie, ale syf, ilość syfu, jaka tu jest, jest niesamowita. Zobaczcie. To wszystko jest szczurne. Czynność, która, jeżeli nie urwie ci się odpowietrznik, jeżeli nie będziesz musiał ściągać zacisku, gwintować, wiercić i tak dalej, powinna zająć ci pół godziny do godziny maksymalnie, jeżeli robisz to pod domem. Czyli zaoszczędzasz tym, no, liczmy, że średnio warsztat bierze 200, jak ostatnio policzyliśmy za roboczą godzinę, brutto, albo 150, no to 150 plus trochę tam napłynie, pewnie jest gdzieś tam w internecie, możesz to taniej kupić, więc tak to powinno wyglądać. Co może się stać? Jeżeli okaże się, że po całym zabiegu pedał jest no niestety miękki, dziwnie się zachowuje inaczej, nie jest taki fajny, twardy, jak to powinno wyglądać, no to znaczy, że gdzieś jednak to lewe powietrze poszło, no i musisz w tym momencie całą procedurę przejść jeszcze raz, żeby ten bąbelek powietrza, czy te bąbelki powietrza odessać. I tyle.
Czyli co, krótka mechanika pojazdowa. Słuchajcie, wszystkie linki do sklepu Fixero macie w opisie, czyli taki zestaw plus te klucze, które Wam się później do przewodów przydadzą, odkręcania, bo będziemy się uczyć jeszcze zarabiania przewodów stalowych, czego nie było, już nie tylko miedzianych. Będziemy się uczyć wymiany tych wszystkich elementów, czy chociażby naprawy zacisku, jeżeli nam się uszkodzi odpowietrzenie, no bo krócej, że ten odpowietrznik niech tam będzie 5 lat. Ktoś nie wymieniał 10 lat, to wszystko skorodowało, no możesz urwać, no jakby nie ma. Panowie, kto z Was nie urwał w życiu? Cisza. Trzech tu stoi nad Hondą w dieslu i cisza, nie? No ja urwałem. Pytanie było, kto nie urwał. No, więc tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, tyle, nic trudnego. Myślę, że no tutaj musimy uważać przy zakręcaniu, też żeby za mocno nie dowalić, bo też w drugą stronę możemy przewalić. To jest układ hamulcowy, to jest nasze bezpieczeństwo, więc tutaj powinno być to zrobione profesjonalnie. Kciuk w górę, jeżeli Ci się podobało. No i pisz jeszcze, jaką mechanikę chciałbyś oglądać, bo ja mam swoją listę 40 odcinków, którą będziemy robić, a Ty napisz, co Ty byś chciał zobaczyć, więc tak to będzie wyglądało. I co? To wszystko. Do zobaczenia w piątkowym odcinku, który już będzie gruby. Gruba historia, niestety znowu na naszym kliencie, a niedzielny też będzie fajny. Też będzie fajny. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Ja jak tam szczypie w oczy. Połączenie. Przerwać eksperyment. Przerwać eksperyment. Kapitana bomby naglądacie? Stikowe.